zawsze lubię, jak artyści się bawią tym, co robią, bo gorzej, jak się tak napną, tak nadmą i nie zawsze z tego dobre rzeczy wychodzą. Ale trzeba przyznać, że nasi muzycy, myślę tutaj o scenie trójmiejskiej, ale wiadomo, że współpracują tak jak Sławek czy Leszek Możesz z ludźmi z całej Polski i świata. Myślę, że to jest naprawdę super, że potrafią prowadzić taki rodzaj rozmowy, a to już nawet nie dialog, bo to wielka rozmowa na 5 fortepianów. Sam pomysł to jest rewelacja. Rozpisanie Szczepana na 5 fortepianów, no to jest naprawdę niekonwencjonalny projekt. 5 fortepianów jednocześnie, no to jest właśnie ta chęć i poszukiwanie nowego brzmienia, nowych efektów, nowego wymiaru muzyki. To musi być ten akord, dobra? Dobra. Co? Zrobiłeś pauzę, zagapiłeś. Sław, to było dobre, to jasne, że tak. Właśnie takie rzeczy są najlepsze. Ja wiem, ale to... Robimy urwanie, ludzie zaczynają być brawo, się skończyło. Spontan, wiesz? Dobre, bo to było spontaniczne. Pomysł zrobienia tego w namiocie na plaży jest genialny. Fajne jest to, że muzyka Chopina w takich, a nie innych okolicznościach ma możliwość znowu wybrzmieć. Sławek jest nieprzewidywalny tak naprawdę. Sławek jest muzykiem jazzowym, żeby to było... Warto to promować. Bardziej promowane w mediach. Myślę, że to był super koncert, bardzo fajny i taki tak z szacunkiem dla Chopina, a jednocześnie z przejściem do ich własnej twórczości. Myślę, że muzyka jest nie tylko do słuchania, ale również do patrzenia.
To jest genialne miejsce na taką w ogóle muzykę, bo tutaj coś niesamowitego się dzieje, bo słyszeliśmy reakcję na maksa żywiołowe publiczności, która skandowała, krzyczała pomiędzy utworami, piszczała, jak na Beatlesach zupełnie, a to muzyka klasyczna. I tym samym naprawdę to się tu sprawdziło bardzo. Jeżeli było można się wsłuchać w takie ciche momenty, to w tle było słuchać szum morza. Coś niesamowitego, bo myślę, że dużo pracy ich to kosztowało, a efekt tego jest znakomity. Taka rozmowa dwóch jak gdyby epok, czyli epoki chopinowskiej, czyli klasyka i no jazz, czyli coś nowego, nowoczesnego, inne spojrzenie. Aha, tu mi się coś pomyliło, bo myślałem, że ty wykombinowałeś jeszcze jeden głos. I tam nagle wiem, że ja mogę tego, może wcześniej tego nie słyszałem. Tak dobrze zabrzmiało, że myślałeś, że to ja. Ale co myślisz? Wspaniałe, ale myśmy chyba się tego spodziewali. I wydaje mi się, że Sławek dał taką energię Chopinowi, ale przy okazji miał fantastyczną pianistkę klasyczną i dobrą, świetnie muzyków. Właściwie powiem tak, ten projekt, tak jak mówił Sławek, rzeczywiście jest w ciągłym rozwoju, jest w progresie i każde wykonanie jest inne. Dzisiejszy koncert spełnił jakby wiele oczekiwań, ponieważ łączył klasykę z nowoczesnością, jazz z Chopinem tradycyjnie wykonanym, a wiem, że w Sopocie jest na przykład głód muzyki klasycznej. Thank you.
znaczy, że ja to dzieło słyszałem już nie pierwszy raz i za każdym razem się zastanawiam, czy to jest nowe dzieło. I bardzo mi się podobało, że teraz na rączkę Sławka wszyscy łapią się w formie i jest to, co ma być. W właściwym momencie trzymacie się w tempach. Nie tak jak górale, że jak śpiewacie to wolniej, jak gracie to szybciej. Generalnie to dojrzewa. Moim zdaniem jeszcze 2-3 lata i będziecie to całkiem dobrze grać. Tak, natomiast do dziwo dobrze się nagrało, bardzo dobrze się nagrało.